Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku z 5 najlepszych modów do farminga 22. Jest to już część 9, więc no. Na ekranie teraz wyświetlają się ostatni subskrybenci. No i uwaga, co zobaczycie dzisiaj w odcinku? Zobaczycie tak, pewne dodatki do mapy, miejsce do którego podjeżdżacie i uzupełnia wam nawóz, bardzo fajnego mana TGI, bardzo fajną dużą stodołę od Ditka oraz coś bardzo przydatnego do trawy. No i uwaga mordeczki, gdy już jesteśmy w grze, pierwszą modyfikacją będą te dodatki do mapy. Dodam sobie, pozwolicie, kaski tylko. Tutaj wpiszemy jakąś liczbę. Dodatki do mapy, dokładnie tak. Przechodzimy sobie w budowę. I w budowie będą tu dodatki na zasadzie jakaś taczka. Rozumiecie, o co chodzi, co nie? Czyli wchodzimy w ozdoby bodajże, w inne i zobaczcie, macie tutaj, o, na przykład stojak dla rowerów. Powiem tak, to jest bardzo fajne, jak tworzycie jakąś mapkę, co nie? Macie tak, czekajcie, ja to właściwie postwarzam tu, stojak dla rowerów i on to wszystko pokazuje. Stojak dla rowerów, jakąś budkę dla rowerów, kosze, nie kosze, jakieś tutaj widzicie. No wszystko widzicie, no ja nie będę wszystkiego postawiał, bo to nie ma sensu. Aczkolwiek, no widzicie, jakieś krzesełka, kosz właśnie, jakaś drewno. To jest bardzo fajne właśnie, jak tworzycie swoją gospodarkę. Polecam bardzo to pobrać. Jakieś tutaj wózki, no wszystko, naprawdę, zobaczcie, sobie przeskroluję to na szybko. I sobie ogarnijcie jakieś drewno. Ogarnijcie sobie, bo ja nie ma sensu, żebym to wszystko kupował i tyle, nie? I no, i zobaczymy jeszcze tylko, jak to wygląda z bliska. I powiem tak, no, na pewno bardzo przyda wam się ten modzik, bo mi się naprawdę bardzo on przydał. I tyle, no. Myślę, że nie ma co się więcej rozwijać nad tym modzikiem. Zobaczcie, no, elegancko to wygląda. No, lecimy do kolejnego. Uwaga, kolejny modzik jest to Man TGX. Dokładnie tak. Wchodzimy sobie tutaj, w modyfikację sobie wejdę i zobaczcie, jakiego pięknego Mana TGX możemy mieć dzięki temu modowi. Ja jako wielny fan ciężarówek bardzo polecam wam tego moda i zobaczcie, no, też macie tutaj bardzo dużą konfigurację. W ogóle napiszcie, czy podoba się to ustawienie kamerki. No i tyle, no, kupimy sobie tego modzika, ja wam po prostu go pokażę. Bo tu nie będę się rozdwajał nad konfiguracją tego, bo to nie ma sensu. I po prostu zobaczcie sobie, jaki piękny manik. Możecie go zapiąć do tak naprawdę wszystkich przyczep. I no jest elegancki, no pobierajcie sobie i tyle. Lecimy do następnego. No i uwaga, kolejny modzik jest to Grass Painting, dokładnie tak. No i są to, zobaczcie, są to po prostu kolejne tak jakby trawy, no... I bardzo fajne to jest, możecie sobie wybrać jaką wielkość trawy tak jakby chcecie do pomalowania. Czy na przykład koszulą trawę możecie dać sobie low, middle trawę, high, czyli bardzo dużą trawę. No i wygląda to po prostu bardzo fajnie i przyda się właśnie też na przykład podczas tworzenia gospodarki. No i tyle, no. Będzie to fajne właśnie na przykład do dobudowy, na przykład tutaj przy budynkach, do jakichś przejazdów, ścieżek, coś takiego. Bardzo fajny modzik, pobierajcie i lecimy do następnego. Uwaga, kolejny modzik jest to duża stodoła od Ditka, dokładnie tak. Wchodzimy sobie kolejny raz w budowę, bodajże w budynki i dokładnie mamy tutaj budynek Big Barn. Proszę bardzo, postawimy go sobie tutaj. I zobaczcie, jaki kozacki budynek dał nam Didek. Dokładnie tak, on bodajże... A nie, jeszcze się otwiera, no... Ja myślę, że zastosowanie tego jest wszechstronne i ten budynek na PGR-ze musi jakimś stać. Po prostu jeżeli macie PGR-a, musicie mieć ten budynek. Zobaczcie sobie, jak on jest fajnie zrobiony, jakie ma fajne po prostu tekstury. No, szacun dla Ditka, że coś takiego dał nam i naprawdę jest przekozacki i bardzo mi się podoba ta wiata, więc no... Szacun dla Ditka jeszcze raz, zobaczymy tylko w środku, jak ona wygląda, bo sam jestem ciekaw bardzo. Aha, czyli mamy tutaj po prostu taką długą halę, a tam dalej mamy bardziej oddzielone, z tego co mi się wydaje. Tak, bo tutaj mamy drzwi, tam była taka hala duża, a tu mamy po prostu taki mniejszy garaż, na przykład ciągniki możemy trzymać. Bardzo fajna, lecimy do kolejnego moda. No i uwaga, kolejny modzik są to zbiorniki, dokładnie tak, zbiorniki na nawozy. Co daje ten modzik, zapytacie? Daje nam on to po prostu... że gdy chcemy mieć nawozy cały czas, dokładnie tak, gdy chcemy mieć nawozy cały czas, kupujemy sobie na przykład taki, ja sobie kupię właściwie ten stacja nawozów płynnych, środek na chwasty, dajmy, o, dokładnie tak, podchodzimy do tego, podjeżdżamy sobie właśnie na przykład opryskiwaczem, klikamy sobie R i proszę bardzo, napełnia nam się elegancko, nie musimy tego trzymać, postawimy sobie coś takiego, to jest też bardzo fajne na przykład na gospodarkę jakąś, możecie sobie to postawić i po prostu bardzo fajnie to wygląda i służy przede wszystkim, więc no. No i mordeczki moje, to było dzisiaj na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało i no, nie zwlekam, trzymajcie się, siemanko.